Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Te słowa Jana Pawła II towarzyszyły uroczystościom związanym z jubileuszem dziesięciolecia nadania gimnazjum w Nowogrodzie imienia polskiego papieża. Obchody rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym. Mszy świętej w intencji społeczności szkoły przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Po nabożeństwie poczty sztandarowe, goście honorowi, nauczyciele, rodzice i uczniowie przeszli do hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Uczestników uroczystości powitała Bogumiła Rybicka, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Okoliczności wyboru patrona placówki przypomniał ksiądz Mariusz Chmielewski, który 10 lat temu był wikariuszem w parafii w Nowogrodzie. Pamiętam te pierwsze chwile, ten taki plebiscyt, głosowanie, kto ma zostać patronem. Były różne propozycje, ale rzeczywiście pani dyrektor Rupacz miała nosa do tych spraw. Rzeczywiście jakoś wybór tego patrona Jana Pawła II, dzisiaj świętego, pozwolił nam także z perspektywy tych dni, tych lat zobaczyć, jak bardzo cenny był to wybór. Nie ma już wśród nas tych osób, tych uczniów gimnazjum, którzy wtedy tutaj byli. Jesteście wy, następne pokolenia. A każde pokolenie, każdy rocznik, który wchodzi do tego gimnazjum, rzeczywiście niejako dotyka tego niezwykłego człowieka. Jubileuszowe życzenia społeczności szkoły przekazał Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda Podlaski. Pani Bogumile Rybickiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz całej społeczności szkolnej z okazji jubileuszu dziesięciolecia gimnazjum imieniem papieża Jana Pawła II przekazuję gratulacje, życzenia wszelkiej pomyślności, a także kolejnych, równie wspaniałych jubileuszy. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski. Dziękuję Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, Pani Dyrektor za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość, ponieważ to dla mnie też szczególna chwila. Móc być w Nowogrodzie, w szkole, którą także ukończyłem, zbiorczą szkołę podstawową w 1981 roku, dzięki także obecnym na sali wspaniałym nauczycielom na czele z moją wówczas wychowawczynią, panią Aliną Gus, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. To Państwo pozwoliliście mi osiągnąć pewien poziom wykształcenia, który także przygotował mnie do dalszej edukacji, ale także w tej szkole, szkole podstawowej, i myślę, że jest tak nadal. Tworzyliście Państwo pewną atmosferę życzliwości i przyjaźni oraz sympatii nauczycieli z uczniami, co mogę zapewnić, wpływało pozytywnie na proces dydaktyczny i także służyło dobremu wychowaniu uczniów. Za to jestem bardzo wdzięczny i pragnę wszystkim obecnym, a jest tutaj więcej nauczycieli, bardzo serdecznie podziękować. Uczniowie i nauczyciele przygotowali okolicznościowy program artystyczny związany z akcją ewangelizacji młodzieży. Dopiero dziś zaczęłam rozumieć, czym jest życie i prawdziwe.
Nadanie gimnazjum w Nowogrodzie imienia świętego Jana Pawła II stało się dla szkolnej społeczności zobowiązaniem do solidnej pracy i podejmowania różnorodnej aktywności w środowisku lokalnym. Jesteśmy w tej chwili na uroczystości dziesięciolecia nadania imienia naszemu gimnazjum i jest to jakby kulminacja roku papieskiego, który został ogłoszony przez uczniów, rodziców i nauczycieli, że rok szkolny 2013-14 będzie rokiem papieskim i bardzo wiele różnorodnych uroczystości odbywało się z tej okazji. Nie były to tylko uroczystości związane z papieżem, ale uroczystości typu sportowego, literackiego, konkursy różnego typu. Myślę, że nasz patron, poza tym, że widać to w otoczeniu wizualnie, ale także jest w naszych duszach, bo w wielu sytuacjach, kiedy są sytuacje problemowe, mówimy o tym, że mimo wszystko, żeby pamiętać, że każdy uczeń kończący był i będzie uczniem gimnazjum imienia papieża Jana Pawła II. I to też wspomaga nas, nauczycieli, dyrektorów, przy rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji. Tak jak w każdej szkole, a szczególnie w gimnazjum, tych sytuacji jest wiele. Myślę, że młodzież nasza, mimo problemów, jest młodzieżą z taką, którą możemy się szczycić. Nauka i działalność świętego Jana Pawła II to źródła wiary, bardzo dobrze przyjmowane także przez młodzież gimnazjalną, powiedział ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Wierzymy, że święty Jan Paweł II, i to jest ogromne szczęście wszystkich instytucji, placówek oświatowych, szkół, które przyjęły tak wspaniałego patrona, że jest ciągle obecny tutaj, pośród nas. Kochani, takie przepiękne listy, wtedy, kiedy jest nam trudno w życiu, każdy z nas, i dziecko, i młodzieniec, i człowiek dorosły, może pisać do świętego. Dzięki świętych obcowaniu, kochani, możemy rozmawiać ze świętymi, możemy do nich mówić, możemy prosić, możemy mówić o naszych trudnościach życiowych, możemy dzielić się naszymi radościami i zwracać się do nich o szczególną pomoc. Pomoc, aby i nasze życie było tak wielkie, tak piękne, aby i nasze życie było święte. Jubileuszowe życzenia przekazali burmistrz Józef Piątek oraz Krzysztof Usakiewicz, nadleśniczy Nowogrodu. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się w holu szkolnym przy płaskorzeźbie świętego Jana Pawła II. Rzeźbiarski wizerunek ufundowany przez społeczność i przyjaciół szkoły wykonał rzeźbiarz Leszek Barowicz. Płaskorzeźbę świętego Jana Pawła II odsłonili goście honorowi uroczystości, a poświęcił biskup Tadeusz Bronakowski. Pod patronatem świętego Jana Pawła II organizowane są w szkole konkursy literackie, plastyczne, a także turnieje sportowe. Uczyć się w gimnazjum imienia papieża Jana Pawła II to wielkie wyzwanie, ponieważ swoim postępowaniem musimy pokazywać, że uczymy się w szkole właśnie papieża Jana Pawła II i musimy starać się jak najlepiej reprezentować tę szkołę, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jaki powinien być wzór ucznia noszącego, tak, chodzącego do szkoły imienia papieża Jana Pawła II. Staram się godnie reprezentować moją szkołę. Uczestniczę we wszystkich możliwych apelach, uroczystościach, konkursach. Ten rok jest rokiem papieskim, więc jeszcze mamy więcej tych uroczystości. Staramy się z koleżanką jak najwięcej prowadzić tych uroczystości, jak najwięcej brać udziału. No tak samo też chodzi, jeśli chodzi o naukę, to tak samo próbuję być jakimś wzorem. Nie zawsze to wychodzi, ale trzeba się starać. W ramach Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.